Cześć! Nauka rachunkowości może wydawać się trudna, szczególnie na początku. Wiem, bo sama przez to kiedyś przechodziłam. Widziałam też, jak to wyglądało w przypadku moich znajomych. Bazując na tym doświadczeniu i na doświadczeniu jako wykładowca, starałam się stworzyć taki kurs, który w jak najprostszy sposób przedstawi podstawy rachunkowości. Czym różni się od innych kursów? No właśnie metodą nauki. Nie zakładamy, że coś już wiesz. Bazując na tym założeniu, staramy się zbudować Twoją wiedzę. Podstawy rachunkowości są jak fundament domu. Jeżeli jest poprawnie zbudowany, to cała reszta działa. Jeżeli będziesz znał podstawy rachunkowości, to drzwi do kariery w finansach stoją otworem. Z kursu możesz skorzystać kiedy chcesz i gdzie chcesz. Możesz go rozpocząć już dziś, a możesz za tydzień. Kurs składa się z 17 tematów, podzielonych na wykłady. Każdy z wykładów zawiera liczne przykłady, które mają pomóc lepiej zapamiętać materiał z danego tematu. Po ukończeniu kursu otrzymasz od nas certyfikat, który będzie potwierdzał uczestnictwo w tym kursie i zdobycie wiedzy, która jest niezbędna w pracy na stanowisku księgowego. W ramach tego kursu 3 tematy udostępniamy bezpłatnie, tak abyś mógł zapoznać się z naszą metodą nauki. O tym, że nasza metoda działa, możesz przekonać się, sprawdzając nasz profil na Facebooku bądź opinie naszych słuchaczy na naszej stronie internetowej, do czego gorąco Cię zachęcamy. A czego w szczególności dowiesz się w tym kursie? Zaczniemy, jak wspomniałam, od zupełnych podstaw. Powiemy sobie, jakie mamy zasady i metody w rachunkowości. Ten temat jest często pomijany i ignorowany przez osoby, które rozpoczynają naukę rachunkowości. Natomiast jest to temat niezbędny. Dlaczego? Dlatego, że on po prostu ułatwia życie w momencie, kiedy uczymy się już bardziej zaawansowanych kwestii. Nie musimy wtedy pamiętać wszystkich tych przepisów ustawowych. Wystarczy nam znać zasady rachunkowości. To one podpowiadają nam, jak poprawnie ewidencjonować operacje gospodarcze. A właśnie w ramach kursu Podstaw Rachunkowości poznamy zasady działania konta i tego, jak należy poprawnie ewidencjonować operacje gospodarcze. Powiemy sobie też, co to są aktywa i pasywa, w jakich okolicznościach powstaje wynik finansowy, jakie mamy typy wyniku finansowego, czym są przychody, a czym koszty, jakie mamy typy przychodów i kosztów, co to jest ten magiczny rachunek kosztów i dlaczego wszyscy się go boją. O tym i o wielu innych kwestiach dowiesz się właśnie w tym kursie. Jeżeli właśnie rozpoczynasz swoją przygodę z rachunkowością, bądź po raz kolejny podchodzisz do zrozumienia kwestii księgowych, to ten kurs jest całą pewnością dla Ciebie. Postarajmy się wyjaśnić wszystkie nieścisłości. I oczywiście, jak zawsze, możecie się z nami kontaktować w kwestii pytań dotyczących tego kursu. Serdecznie zapraszam do tego kursu. Gdybyś chciał poznać kwestie bardziej zaawansowane, to zapraszam również do kursu średnio zaawansowanego, czyli kursu rachunkowości średnio zaawansowanej, który również znajdziesz na naszej stronie. A dla wszystkich tych, którzy chcą się stać specjalistami do spraw podatku VAT, zapraszamy do naszego kursu podatku VAT w obrocie krajowym. Serdecznie Was zapraszam do tego kursu.